Popołudnie Wnet. Jest 16.50, powracamy do Popołudnia Wnet. Nie tak dawno Al-Kaida zapowiadała odwet na redakcji Charlie Hebdo za przedrukowanie po 5 latach karykatury proroka Mahometa. Dziś nieznany sprawca ranił nożem dwie osoby w centrum Paryża pod starym adresem redakcji. Wcześniej policja donosiła o 4 osobach zranionych, a z nami jest już korespondent polskich mediów we Francji, Zbigniew Stefanik. Dzień dobry. Witam Państwa. Więc co wiemy więcej? Wiemy, że był jeden sprawca, chociaż media donoszą o drugim. Tak, faktycznie. Zdaje się, iż sprawców było dwóch. Zostali oni zatrzymani. Pierwszy sprawca został zatrzymany o 13.18 dzisiaj, nieopodal opery La Bastille. Mało wiemy o jego profilu. Wiemy natomiast, iż jest to mężczyzna w wieku 18 lat. Wiemy również, iż jest on znany policji, ale nie w związku z działalnością radykalną, tylko w związku z działalnością kryminalną. Śledztwo trwa na tym etapie, nie wiemy więcej, jeśli chodzi o jego profil, jak i również nie znamy jego motywacji, jednakże na tym etapie podejrzewa się, iż to on był głównym sprawcą tego ataku. O 13.35 natomiast zatrzymano w metrze paryskim kolejnego podejrzanego. To również mężczyzna, on jest w wieku 33 lat i nie wiemy niczego więcej w związku z jego profilem, jak i również w związku z jego motywacjami. Na tym etapie prokuratura antyterrorystyczna rozpoczęła te śledztwo, tak więc z pewnością informacje będą powoli spływały. Francuski premier Jean Castex poinformował jednak, iż osobom poszkodowanym nie zagraża na tym etapie niebezpieczeństwo i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, tak więc zdaje się, iż te osoby zostaną uratowane w pełni. Jednakże trwają nad Sekwaną już rozmowy dotyczące tegoż wydarzenia. Otóż, jak pan jako wspomniał, 10 września tego roku w swoim komunikacie publikowanym w sieci Al-Kaida, którą podejrzewa się o działalność sprawczą w zamachu na Charlie Hebdo sprzed ponad pięciu lat, groziła ponownie temu tygodnikowi, jak również jego pracownikom. Wiadomo również, iż pogróżki dostawali od spożycia procesu oskarżonych o współudział w tych zamachach. Współpracownicy Charlie Hebdo dostawali pogróżki właściwie od kilku dni. Sytuacja była do tego stopnia poważna, iż jedna z liderek tego środowiska, Marie Cabret, musiała wręcz opuścić swoje miejsce zamieszkania i znajduje się ona pod ochroną policji. Tak więc pytanie, czy również nie należało zabezpieczyć budynek byłej siedziby Charlie Hebdo, gdzie nadal przecież pracują ludzie, czy nie należało zadbać o ich bezpieczeństwo, ponieważ tutaj doszło do ranienia dwóch pracowników z kolei innych mediów, medium Premier League. Rozumiem, że samo Charlie Hebdo przeniosło się z tego budynku, już tam nie funkcjonuje w zupełności. Tak, Charlie Hebdo z tego budynku się przeniosło, jednakże być może sprawca tego nie wiedział, albowiem można podejrzewać, iż tutaj chodziło o atak, no właśnie, na pracowników Charlie Hebdo, ponieważ ten atak miał miejsce bardzo blisko, nieopodal byłej siedziby tegoż tygodnika. Tak więc pytanie, czy faktycznie chodziło o to, aby zaatakować po raz kolejny na siedzibę Charlie Hebdo, wykonując de facto apel Al-Kaidy, który wzywa do ataku na ten tygodnik satyryczny, czy nie należało zabezpieczyć to właśnie tego budynku i jego pracowników, ponieważ zdaje się, iż faktycznie znajdują się oni w niebezpieczeństwie. Tak więc być może proces, który budzi duże emocje nad Sekwaną, który budzi wielowątkową debatę, powoduje, jak już mówiliśmy, wielkie emocje i być może wszelkie właśnie kwestie miejsca związane z tym procesem powinny być tak naprawdę pod ochroną. Być może faktycznie ten budynek powinien być pod ochroną. Tak więc śledztwo trwa. Na tym etapie nie znamy, podkreślam, motywacji sprawców. Zostali oni zatrzymani, nie wiemy, czy było ich więcej. Śledztwo trwa, jednakże z pewnością można założyć na tym etapie, iż chodziło o to, aby wykonać po prostu ten apel Al-Kaidy, aby po prostu na niego odpowiedzieć i zaatakować właśnie pracowników środowiska Charlie Hebdo, a można założyć, iż sprawcy zwyczajnie nie wiedzieli, iż ten tygodnik po prostu zmienił miejsce pracy i już nie znajduje się pod tym adresem. Czyli słabe rozpoznanie, a możliwe też, że to jest zupełny przypadek? Że do tego doszło akurat w tym miejscu? No jest to możliwe, no ale tutaj zbiegów okoliczności jednak jest bardzo wiele, tak więc na tym etapie wszystko jest możliwe, jednak są bardziej prawdopodobne, nie prawdopodobne scenariusze. Przypadek wydaje się być scenariuszem mniej prawdopodobnym. Żadna organizacja nie przyznała się na razie do ataku?
Na tym etapie nie, jednakże jest to w stosunku normalne, ponieważ właściwie dzień jest od tego ataku niecałe 5 godzin, tak więc na to z pewnością przyjdzie czas. Warto również dodać, iż organizacje, które się przyznają do ataków, niekoniecznie muszą być jej autorami. Co więcej, sprawcy nie musieli być powiązani z żadną organizacją. Być może była to ich własna inicjatywa, ponieważ tak właśnie działają terroryści związani z państwem islamskim, już tak naprawdę nie są oni powiązani z żadną organizacją, tylko po prostu z własnej inicjatywy działają na no właśnie wezwanie tych organizacji i się z nimi utożsamiają, tak więc być może mamy do czynienia z takim przypadkiem. Zresztą wszystko na to wskazuje, ponieważ jeśli spojrzymy na te cząstkowe informacje dotyczące profilu jednego ze sprawców, jest to 18-latek, czyli młody człowiek, można założyć, że doznał on radykalizacji no właśnie w sieci, jak to najczęściej bywa nacechowaną wśród młodych ludzi i po prostu postanowił zaatakować, ponieważ miał do czynienia z tym apelem Al-Kaidy, no Al-Kaida, która wzywała, jak mówiliśmy, do ataku na Charlie Hebdo i pracowników tejże redakcji. To wszystko oczywiście przed nami, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sprawy. Na razie wiemy bardzo niewiele, jednakże faktycznie doszło do ataku. Pytanie jednak faktycznie brzmi, czy nie należy zabezpieczać tych wszystkich miejsc, które są związane z tym procesem, ponieważ proces ten budzi wielkie emocje. Z pewnością osoby związane z tym procesem, czyli świadkowie, osoby poszkodowane, ofiary, one mogą liczyć na wsparcie i no właśnie bezpieczeństwo zapewnione przez siły policyjne. I tym pytaniem zakończymy korespondencję. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Stefanik, prosto z Francji, korespondent. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jest godzina 16:50.